Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Podejrzani Politycy Ekstra to specjalny nasz podcast, w którym przyglądamy się specyficznym obszarom patologii, którą powinni tępić. Politycy. Dlaczego udaje im się bardzo średnio i o czym świadczy klęska, czy też porażka zabiegów o pieniądze z Unii Europejskiej w ramach programu ASAP? Porozmawiamy dzisiaj z kimś, kto na branżę zbrojeniową ma chyba najszerszy horyzontalny mm, ogląd. A dlaczego już za chwilę. Moim gościem. Jest Wojciech Dudziński, firma Fraud Control, audytor śledczy, znany już Państwu yy, i popularny dzięki temu, że udaje ci się wytłumaczyć różne mandry, o których mówi się w branży, ale jednak one do, nie dochodzą do końca do yy, zwykłych zjadaczy chleba. I teraz, drodzy Państwo, Program ASAP można się domyśleć, że jest skrótem od znanego korporacyjnego tekstu ASAP, czyli na Sposobu, czyli Tak szybko jak tylko można. Błyskawiczny program, który opiewał na pół miliarda euro. 500 milionów i te pieniądze miały pomagać w takim doraźnym rozpędzeniu produkcji amunicji w Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważne. Paweł Poncyliusz, który no, zna się na branży zbrojeniowej, były poseł. Platformy, wcześniej też poseł Pisu zwracał uwagę na to, że sprawa jest bardzo pilna i poważna i mówił o tym, że e, takich e, rakiet e, wielkokalibrowych e, w e, Unii Europejskiej produkuje się około 200 tysięcy, podawał niemiecką e, firmę, o której też będziemy mówić, podczas gdy Rosja buduje ich 4 miliony. Zacznijmy może od firmy, którą zajmowałeś się wcześniej. Ja opisywałem tę historię na łamach w, w, w parę lat temu, kiedy wybuchła afera z Andrzejem Izdebskim. Możemy już o nim mówić, bo jest martwy oficjalnie. Andrzej Izdebski, handlarz bronią i no, główna postać afery respiratorowej, właściciel firmy ENK. No, i mm, okazuje się, i chciałem to dzisiaj Państwu mm, jasno e, wyłożyć, że tak naprawdę PiS miał na niego papiery już przynajmniej w 2017 roku. Wtedy spotkałem Pana na komisji senackiej, gdzie zaproszony przez Bartosza Kownackiego, ówczesnego sekretarza stanu e, w MON, prezentował Pan. Patologię w zbrojeniówce, dokładnie w nitrochemii, producent y, y, trotylu, bardzo y, poważny, nawet w skali Europy. Jakie tam się działy różne y, przewały związane z operacjami, y, w których y, uczestniczył Andrzej Izdebski. No i potem nagle pandemia, i Andrzej Izdebski niczym no. W zasadzie chyba najpoważniejszy człowiek, który może pomóc państwu w pandemii, zrobił świetny interes. Państwo zostało wystrychnięte na dudka, mówiąc bardzo parlamentarnie. Gdybyś mógł nam powiedzieć, co wtedy odkryłeś, jaka była rola Andrzeja, i cofamy się, żeby pokazać państwu. To jest moja teza, którą chciałbym dzisiaj weryfikować razem z Wojciechem, że wokół branży zbrojeniowej narosł taki kokon albo huba różnych ludzi, którzy są zainteresowani wszystkim, ale nie tym, żeby firma dobrze działała, czyli zainteresowani ewentualnie czubkiem swojego nosa i zawartością swojej kieszeni, potrafią manipulować politykami, potrafią ich omotać. Zacznijmy od początku. No, przede wszystkim, dzień dobry Państwu i dzień dobry Panie Redaktorze. E, tak, rzeczywiście, moja firma i ja, konkretnie mówiąc, robiliśmy audyt e, dochodzeniowy w nitrochemie. Sprawa ta i wynik tego raportu był publicznie e, przedstawiany na Komisji Obrony Narodowej, e, więc to jest jakby sprawa publicznie znana e, i podczas tego e, przedstawienia. E, prezentowaliśmy właśnie wynik raportu, a głównym, e, głównym faktem, e, głównym podejrzeniem, które wynikło z tego audytu, była właśnie postać pana Izdebskiego. I e, główne nadużycie, które tam wystąpiło, to było oszukanie przez e, pana Izdebskiego nitrochemu w dokładnie taki sam sposób, jak potem wykorzystał i oszukał e, Izdebski. Pan Izdebski, e, no państwo polskie na respiratorach. O co chodzi? Chodzi o to, e, no jak wiemy Nitrochem produkuje trotyl. Przyjechał pan Izdebski e, do Nitrochemu, do ówczesnego prezesa i obiecał mu, że jest w stanie dostarczyć trotyl e, z Albanii, no bo on tam w tej Albanii miał kontakty, po dużo niższej cenie. W Albanii też dokonał żywota, ale o tym może na koniec. Za chwilę do tego dojdziemy. Więc to się wydawało dobrym biznesem. Eee, no ale chodziło o to, że najpierw, eee, najpierw eee, nie trochę musi zapłacić za ten trotyl, a ten trotyl oczywiście ma potem przyjechać do Polski. Nitrochem dokonał opłaty wielomilionowej za ten trotyl, a jak się Państwo pewnie domyślacie, bo znacie historię respiratorów, trotyl naturalnie nie przybył. Nie przybył, tak jak respiratory nie przybyły. Tak, taka... respirator nie przybył. Zresztą to było bardzo podobnie, z tego co pamiętam. Proszę prostować, jeśli źle zapamiętałem. Na początku była jakaś tam drobna partia, Ta, ja która na... przychodzi, czyli to jest taki stary model. Ta. Najpierw jakieś tam zaliczki i tak dalej, zobaczcie, jesteśmy wiarygodną firmą, a potem bierzemy kasę i w nogi. To jest tak zwane, jak my u siebie w slangu mówimy, hodowanie leszcza, czyli po prostu podpucha taka, że mała ilość doszła, zapłacić za małą ilość, mała ilość poszła, a potem poszła ogromna zaliczka na całą, a wielomilionowa i oczywiście reszta już nie przypłynęła. No i wdrożone zostało dochodzenie. Myśmy to dochodzenie prowadzili i wykazaliśmy absolutnie przestępczy charakter tego, tego przedsięwzięcia. To, że on po prostu oszukał mi trochę w sposób oczywisty. Tam w ogóle była taka historia, ja to prezentowałem w szczegółach, to sobie możecie Państwo obejrzeć w całości na stronach Sejmu że nawet pracownicy Nitrochemu byli wprowadzani w błąd, bo on ich zaprosił tam do Albanii, oprowadzał ich po... Jakimś magazynie, mówiąc, że to są, że to są już właśnie trotylni trochę więc tam były takie maskarady przez niego urządzane, wprowadzanie w błąd, bo on, je, bo on jeszcze dalej wyciągał pieniądze, również za frakt, którego później nie było, i tak dalej, i tak dalej. Więc to oszustwo było zaplanowane, było perfidne, umówmy się, e, i spółka straciła bardzo wiele milionów złotych w ten sposób. I co? No ja to prezentowałem publicznie, we wszystkich szczegółach na żądanie ówczesnego wiceministra obrony narodowej. Jeszcze zaczęło się od Macierewicza, to też jest dość tak, zabawna no, historia, no, ale potem z Błaszczakiem to... też się działo i to wszystko coś zrekonstruujemy. Tak, no wiceminister chciał to przedstawić publicznie na Komisję Obrony Narodowej. To było prezentowane publicznie, po czym zostało złożone zawiadomienie do prokuratury i m.in. do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Która prowadziła dochodzenie. Która prowadziła sprawdząca. dochodzenie w tej sprawie. Więc oczywiście wszystkie służby wiedziały o tym, że, no, że doszło do takiego nadużycia, że doszło do wyprowadzenia majątku znacznej wartości z Nitrochemu przez... Przez pana Izebskiego. To była wiedza, którą służby miały, o której wiedziały i nie tylko służby, bo to była wiedza publiczna. Można było sobie to obejrzeć po prostu na, e, na stronie. No, sejmu po prostu, tak. 2017 rok, czyli drugi rok rządów PiSu, a przypomnijmy, pandemia 2020, no cóż, i rozpaczliwa próba znalezienia respiratorów, i bierzemy akurat człowieka, który jest znany z tego, że jest w stanie dokładnie w ten sam sposób, który będzie realizował przy, respirator przy respiratorach, robić też przy zbrojeniówce, która jeszcze, powiedzmy, jasne no jest specjalną branżą, która musi być pod specjalną ochroną tak kontrwywiadowczą służb, i tak dalej, i tak dalej. I, I jakie było moje zaskoczenie, powiem Państwu szczerze, kiedy siedząc sobie, w... włączyłem telewizor, i nagle czy to było może w gazecie i nagle okazuje się, że dostała tak ogromne zlecenie na zakup, eee, znaczy na dostarczenie te, e, respiratorów dostała ogromną zaliczkę, i potem tej zaliczki nie zwróciła ani nie dostarczyła respiratorów. I ten, ta osoba miała zostać zweryfikowana przez służby. No więc no proszę państwa, no o, o co tu chodzi? To ja zacytuję fragment z twojej wypowiedzi mhm. z tego posiedzenia komisji. Tak. Dostarczono jedynie 20% założonej ilości troty 50 ton i Hmm, jeszcze, aha, do tu mamy jeszcze Unimesco, to jest dość istotne. To do moja która... firma. Tak, Unimesco, czyli to f**k NK, no ale Andrzej tak. był znany na całym świecie, więc no, nie trudno było zorientować się, że to jest jego interes. I Unimesco nie oddała jednak pieniędzy za tę ilość niedostarczonego towaru. Tak to akurat było milion 250 tysięcy, 283 tysięcy, dolary dokładnie. Tak jest. Czyli, no cóż, to chyba przypomina nam historię z respiratorami, która teraz jest znowu wałkowana przez NIK. Mamy znowu wypowiedzi dzielnych śledczych posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego, którzy zapewniają, że nam no, doprowadzą przed oblicze sprawiedliwości tych, którzy do tego dopuścili. Ale ja, ja bym to tak. przerwał, bo dla mnie kluczowym pytaniem było, zaraz może do tego dojdziemy, Dlaczego służby mając z dużym prawdopodobieństwem na zasadzie jakby logiki i jakby, no, do tego, jak wiemy, działają służby, czyli z dużym prawdopodobieństwem mając informacje o poważnych nadużyciach, których dopuścił się e, pan Krzysztof Izdebski. No, dlaczego wydali mu Gleit y, uczciwości? No, właśnie to jest wielka tajemnica. Przypomnijmy, że dziennikarze śledczy, którzy y, zajmowali się y, respiratorami, próbowali dociec, jak to było możliwe, i w zasadzie nigdy nie uzyskali odpowiedzi, a jeszcze y, to, co ujawniłem w Okopress, y, dawało dodatkowe światło. Nikt nie poszedł tym tropem. I ja jeszcze y, ten trop y, niedługo y, dokończę. Znaczy, bo... jest jakiś problem w służbach, i wydaje mi się, że ktoś te służby powinien. Problem w służbach. Czy to nie jest przypadkiem tak, że służby korzystają z niektórych ludzi yy, i może nawet lepiej skorzystać z ludzi, kto, z ludzi, którzy mają coś ewentualnie na sumieniu i coś do stracenia, bo oni chętniej wejdą w różne interesy, czasami ciemne, czasami kontrowersyjne? Znaczy, moja teoria, ale to jest tylko teoria, teoria. nie szukajmy spiskowych teorii oczywiście, jest taka, że pan Izdebski. Yy... Zajmował się handlem bronią i bardzo jest to prawdopodobne, i takie informacje również były, że tym handlem bronią również zajmował się dla potęg zachodnich, bym powiedział. Tak? E wiadomo, to nie jest tajemnicą, że różne duże kraje, w tym Stany Zjednoczone, Czasami wykorzystują takie postaci do tego, żeby w ich imieniu, ale oficjalnie oni tego nie robią, tylko w ich imieniu. Czyli to są osoby do takiej jakby brudnej roboty. Oni dostarczali broń do miejsc, gdzie oficjalnie nie można tej broń dostarczać, w zamian za co można uzyskać na przykład dostęp do ropy, co z punktu widzenia interesów gospodarczych jest kluczowe i dla Stanów, i dla Europy do czego dążę do tego dążę że takie osoby jak pan e, jak pan Izdebski czy But czy inni Wiktor But powiedzmy tylko bohater filmu z Nicolasem tak. Cage'em pan życia i śmierci z, z, znajomy pana Izdebskiego że oni mają po prostu ogromną wiedzę taką wiedzę o której wielu ludzi i wiele dużych potęg nie chciałoby, żeby ta wiedza po prostu gdzieś wynikła na światło dzienne, tak? Eee, wydaje się, że pan Izdebski miał bardzo dobre kontakty z różnymi służbami. Eee, więc pytanie jest takie, ale ja to stawiam jako pytanie, czy było tak, że nasze służby są ślepe, niewidome i w ogóle nic nie wiedzą, nic nie słyszały, czy może on dostał jakieś polecenie skądś, tak? No dobrze, to mamy ten wątek. Przypomnijmy, 2017 rok, jasny, prezentowany przez. Ja zaraz Państwu opowiem o podobnym przykładzie, który jest też opisany w mojej książce, ale to zaraz do tego dojdziemy. Żeby nie być gołosłownym. Tak, tak jest. Za chwilkę to, żeby Państwo też widzieli ten kontekst. Mamy hmm. aferę 2017 rok, mija 3 lata, i mamy kolejne, no jeszcze bardziej spektakularne. No, no Oszukanie państwa, oszukanie tak. państwa, nas wszystkich, oszukanie, tak. bo przecież wtedy wydawało się, że respiratory są niezbędne do tego, żeby ratować ludzi i bez nich po prostu tak ludzie jest. będą masowo umierać, więc jest to wyjątkowo podły przekręt, bazujący na pilnej potrzebie. Tak jest. Ale. Y, y, za chwilkę będziemy wracali do tych osób, ale też y, popatrzmy na to, bo no, trzeba obiektywnie powiedzieć, y, że mm, polityka ma też swoje ciemne strony i gry służb mają wiele tajemnic i wiele. Tak jest. No, służby generalnie zajmują się łamaniem prawa y, za granicami, tak. y, kiedy y, robią y, różne operacje i jest to usankcjonowane w pewien sposób prawnie, y, ale może trzeba się z tym pogodzić pod warunkiem, że jest to działanie, na interes państwa. Jak wygląda to w innych sytuacjach, y, które y, znasz ze swoich świąt? Znaczy, ja, ja podobną historię opisałem tutaj w tej książce. Y, to była sytuacja, gdzie Robiliśmy audyt w pewnej spółce dużej, budowlanej spółce zagranicznej w Polsce. I wiecie Państwo, są takie sytuacje, mówi się, że e, o, tu mi e, kaktus na ręku wyrośnie, jak coś się stanie. Tak? A tu była taka sytuacja, że ten kaktus wyrósł po prostu. Czyli innymi słowy, są rzeczy, którą się w, normalnym ludziom w głowie nie mieszczą, a one są. Tylko one są zakryte tą, tą kotarą po prostu tajemnic. Tak? My sobie nie zdajemy sprawy, co się za tymi kotarami dzieje. I teraz wyobraźcie sobie państwo. Jest zlecenie. Przyzwoni do nas prezes dużej francuskiej firmy. Nie będę mówił jakiej francuskiej firmy, ale w każdym razie dużej francuskiej budowlanej firmy. I mówi, że yy, no, jest podejrzenie nadużycia. On dostał, yy, on dostał yy, sygnał od anonimowego tam sygnalisty, że pewien pracownik tej firmy daje, yy, yy, znaczy nie daje, tylko bierze łapówki od dostawców i podwykonawców. Takie jest podejrzenie, tak? Widziano go, jak wychodził z rozmowy z jakimś podwykonawcą, wystawał im pieniądze z kieszeni, i taki sygnał dostał anonimowy od jakiegoś sygnalisty. No, wahał się, czy coś z tym zrobić, czy nie. Ale jednak procedury nakazały mu to zrobić. No i weszliśmy, jakby weszliśmy my. No nie będę w szczegółach opowiadał. W każdym razie my, w taki sposób, żeby się ten człowiek nie zorientował. A, trzeba dodać, że ten człowiek był, e, e, był jakby się to teraz e, można było powiedzieć czarną skórę był. E, I pochodził z pewnego państwa, które to w tym to państwie rządził Satrapa. Afrykańskiego. Afrykańskiego, w którym mordowano opozycję. I ten satrapa chciał się utrzymać na tym stanowisku. Żeby się utrzymać, potrzebował broni. On pieniędzy miał w brud, bo tam była ropa naftowa było bardzo dużo ropy naftowej w tym kraju. Ale, a więc on pieniędzy nie potrzebował potrzebował broni, żeby zabijać tam tych ludzi. I dlatego też znalazł się tam cała ta firma, czy znaczy ten całe to państwo i on znaleźli się na tak zwanej czarnej liście. Eee, mm, no i e, on był obywatelem tego, tegoż właśnie kraju. No, niby nieistotna kwestia, no, jest obywatelem, no, ale nie oznacza, że on jest jakimś tam, nie wiem, złym człowiekiem. Tak? No, był tutaj w Polsce, był dyrektorem. No i my dokonujemy tego sprawdzenia. Zrobiliśmy mu imidż dysku jego personalnego e, czy służbowego komputera e, w taki sposób, że się nie zorientował. Są takie techniki, metody, żeby to zrobić. On się nie zorientował, zrobiliśmy imidż jego dysku. I okazuje się, że on popełnił pewien błąd, bo swoją pocztę Prywatną, którą normalnie, powiedzmy, wchodzimy sobie przez przeglądarkę, on sobie ściągał do outlooka. W tym momencie ta cała poczta prywatna zapisywała się na jego dysku. No i w ten sposób mieliśmy dostęp do tej prywatnej poczty. I co się okazało? Się, okazało się, że on był konsulem honorowym tegoż właśnie kraju ee, te, dyktatorskiego, że tak powiem. No to już była ciekawa informacja, ale potem otworzyliśmy kolejne załączniki i okazało się, że on był osobą zaangażowaną w transfer broni z Białorusi AK47 T72 i cała lista otwieramy nagle taką listę patrzymy się i po prostu no oczom własnym nie wierzymy facet który pracuje jest, tam zajmuje się podwykonawcami a on opiniuje listy zamówień pod tytułem AK47 T72 czołgi rakiety i tak które miały iść dalej do tego dyktatora. No i teraz pytanie, czy on sam to robił? Nie. On to robił poprzez pewnych pośredników, no nie ukrywajmy, związanych z amerykańskimi służbami. No dlaczego tak robił? I dlaczego amerykańskie służby były w zaangażowane? No właśnie dlatego, że oficjalnie Amerykanie nie mogli tam dostarczać broni, a tam była ropa, strategiczne jakby dobro, które dla Ameryki i dla każdego dużego kraju jest bardzo ważne. Więc taki rodzaj jakby ułożenia sprawy, gdzie my za pomocą jakichś ludzi z nami związanych załatwiamy Ci broń, a ty nam dajesz ropę i wszystko jest okej. Okay. No bo moglibyśmy ci zapłacić, ale, ale, ale dy dyktator nie chce pieniędzy, bo on ma pieniądze, on chce broń. Więc musimy być, proszę Państwa, świadomi, że takie rzeczy się odbywają. Zresztą to ja nie odkrywam Ameryki, bo nawet jakieś były na ten temat artykuły i tak dalej. Więc te rzeczy się... Oczywiście my byliśmy zszokowani wówczas, no bo nigdy by się do głowy nie przyszło, że zwykły człowiek może być handlarzem bronią de facto, który gdzieś pracuje w jakiejś zwykłej firmie, tak? No ale tak właśnie było. Dlatego też od razu mówię, żeby każdy, kto przychodzi do nowej firmy, każdy nowy prezes zarządu i człowiek, członek zarządu, musi sobie przeprowadzić taki audyt otwarcia i musi sprawdzić, co się w tej spółce tak naprawdę dzieje. I to nie może robić biegły rewident, tylko osoba, która zajmuje się audytem dochodzeniowym. Bo potem się może okazać, że mamy... Handlarza bronią w swojej firmie, o czym nie wiedzieliśmy. Wybucha afera i kto leci ze stanowiska? Kto ma potem zarzuty? No my jako zarząd i członkowie zarządu. Lub też inne sprawy, do których zaraz zresztą dojdziemy, tak? No właśnie, bo firma Nitrochem, o której mówiliśmy. I teraz przybliżamy Państwu, w jaki sposób mogą się różne osoby, czasami nawet z nieoczywistych branż, zaangażować w rozmaite, no przekręty, trzeba powiedzieć, bo teraz przejdziemy do drugiej firmy, do MESCA, bo rozmawiamy o firmach, które występowały nieskutecznie o pieniądze w ramach programu ASAP. I patrzymy na to, co dzieje się w 2024 roku, chociaż <coughs> musimy powiedzieć, że te wnioski były często przygotowywane przez ludzi ze średniego i wyższego szczebla zarządów tych spółek, którzy no, nie są nowymi ludźmi, tak można by powiedzieć. Wystarczy przykład pani prezeski, która no, doświadczenie w zbrojeniówce miała... Zerowe, tak. bo wcześniej była szefową jednego z miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, ale za chwilkę. Wcześniej główną księgową. Zdajesz. A wcześniej główną księgową. Także nie są to ludzie, którzy w czasie przedwojennym, mówiąc tak delikatnie, tak. No, powinni dzierżyć stery tego typu spółek. Wróćmy teraz do firmy Mesko. Tam też przygotowywałeś raport. Wspominaliśmy o tym, jakie tego były jeszcze perturbacje. I wystarczy, że wpiszecie państwo Mesko Audyt tak. i na przykład nazwisko pana Dariusza Szlawki, tak. żeby zobaczyć, co tam odkryłeś. I powiedzmy też jedną rzecz. Ja widziałem w komentarzu, do e, tych tekstów, m.in. w wypowiedzi dawnego e, ministra obrony narodowej e, Tomasza Siemoniaka, który nie bawił się w ceregiele, tylko powiedział, że te ustalenia są porażające. I teraz e, opowiedzmy, jaki był, bo to już zostało ujawnione tak. w mediach, możemy o tym mówić, y, 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 jakie były y, y, no, konkluzje tego. I wróćmy do pana Dariusza Szlawki, który. Uwaga, znalazłem go na stronie pod koniec marca. Występuje jako jedna z osób w delegacji e, e, spółki e, MESCO. Mimo, że wcześniej był pełniącym obowiązki prezesa w momencie, kiedy raport e, został e, opisany przez m.in. dziennikarki Rzeczpospolitej, Grażynę Zawadkę i Izabelę Kacprzak. I teraz, e, no zaraz, jeżeli. Mm, po konsekwencje wtedy nie został prezesem. Wydawało się, że no mamy przynajmniej odpowiedzialnego za taki, a nie inny stan. Tam były zarzuty między innymi no, wyciągania pieniędzy na bardzo różne sposoby, między innymi później też do tego wracano, że były tam na etatach różne osoby, tak. generałowie byli wojskowi i niekoniecznie było pewne, czy oni jakąkolwiek pracę wykonywali, jeżeli dobrze pamiętam. Ale wracam do Dariusza Szlawki, który dzisiaj jest, proszę Państwa, ja sobie specjalnie nawet zanotowałem, dyrektorem dywizji wielkokalibrowej. Czyli on dokładnie odpowiada za kwestie tych zakupów. Jeszcze powiedzmy krótko, wielkokalibrowa chodzi o te rakiety, które mówił m.in. Paweł Ponceliusz. 40 kilometrów mniej więcej zasięgu. Amunicję I on, wielkokalibrową. Tak. I on za to odpowiada i to nie tylko w ramach tego MESKO, tylko jest w zasadzie jedną z czołowych osób tak. w całej polskiej grupie zbrojeniowej. Tak. I jakie były problemy z działalnością Dariusza Szlawki wtedy? Nie mówimy jeszcze, daj mi przynajmniej zaskoczyć ludzi, że on miał też przeszłość taką no, mm, mocno szemraną, ale już mówmy no PiS go wziął, uznał, tak. że może, nie wiem, spiski przeciwko niemu, w prasie się pojawiały też informacje, że on jeszcze zarządów Platformy, tak starał się trochę przymilić PiSu. ale mówmy kompetentnie, tak. bez polityki. Jakie tam wynalazłeś, znalazły się w audycie nieprawidłowości, za które w pewien sposób był odpowiedzialny, bo nie został prezesem? Tak. Znaczy, myśmy tam ten audyt y, przeprowadzili, później w kwestii tego audytu były liczne interpelacje, między innymi y, ministra Siemoniaka, y, no i ten raport był ujawniony. Więc to też możecie Państwo sobie odszukać. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten raport, ten audyt śledczy, który trwał w spółce, został wstrzymany przez Pana Szlawkę, tak? W trakcie jego trwania. Udało się go zakończyć, no ale tylko jakby... Siłą woli można powiedzieć, tak? Natomiast on po prostu wstrzymał ten audyt. No, wiecie państwo, taka historia nie zdarzyła mi się nigdy, a prowadziłem audyty dochodzeniowe dla NZ-u w Kosowie, w Kazachstanie, w różnych dziwnych krajach. I Nigdy nie było takiego przypadku, żeby w trakcie audytu dochodzeniowego ktoś wstrzymywał ten audyt, bo jakby sam się przyznaje. No właśnie, to, to, to bo wytłumaczmy państwu, bo w tym jest dużo polityki. Jeszcze tak. teraz na chwilkę róbmy nawias, bo rozmawiamy o konkretnej osobie, która tak. teraz jest za to odpowiedzialna. Tak. Przerzucają się politycy. Tutaj Mariusz Błaszczak występował hmm. między innymi mówił, że to jest e, e, mówienie o tym, że zbrojeniówka jest w złej kondycji, to jest e, tak naprawdę działalność fałszywa i obliczona uwaga, tutaj się uśmiałem na to, żeby nie trochę został kupiony przez niemiecką firmę zbrojeniową, czyli że <laughs> najpierw. E, no Zostawię to bez komentarza. Tak. Na to pojawili się ludzie z MONU i z Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy mówili, że odpowiedzialność tutaj jest jednak po stronie tych pracowników, którzy awansowali czy pełnili ważne funkcje za czasów PiSu. Ja zostawiam to pytanie i będzie wracać, dlaczego oni jeszcze pracują i czy naprawdę nie ma nikogo innego. A to pytanie. Nawiązuje do tego, co powiedziałeś. Wstrzymanie audytu. Wydaje się, że ten, kto zleca audyt, chce mieć czystą kartę dla swoich działań, chce uczciwie działać, w związku z czym chce zobaczyć, gdzie są te komórki rakowe znaczy, i... tu, tu muszę ci przerwać, bo tak. sekwencja zdarzeń była taka, Dokładnie. że był nowo powołany prezes, który zachował się racjonalnie, bo ja tak samo się zachował. Pojawiam się w nowej spółce, o której niewiele wiem. Co robię najpierw? No robię audyt otwarcia, robię szczegółowy audyt, żeby się dowiedzieć, jakie tam są układy, kto ewentualnie kradł, kto potem może być szantażowany, podłoży mi jakieś dokumenty, bo zaraz też przejdę do takich sytuacji, gdzie właśnie podkładano, nowy prezes się pojawił, nie znał układów, podkładano mu potem dokumenty do podpisu, które były lewe, no i potem on za to odpowiadał. Więc on wiedział o tym, że taka może być sytuacja i. Dokonałość tych starań wynają zawodową, profesjonalną firmę, która takie audyty otwarcia dochodzeniową robi, czyli nas. I tylko jeszcze powiedzmy, to nie jest tak, że, to, że na chwilkę to powiedzmy, tak. że, że wy jesteście jedyną firmą, nie chociaż. Są... Jest, ja osobiście jakby znam twój dorobek i no robi na mnie wrażenie, ale to nie chodzi o to, żeby nie. można sobie losować, tak? Znaczy... Jest kilka firm, które na wysokim poziomie potrafią to zrobić, no, oczywiście ja zawsze będę twierdził, że my no, jesteśmy najlepsi, ale też jest wielka czwórka, więc to nie, tu nie o to chodzi, tak? Akurat wybrał nas. Myśmy zrobili, zaczęli robić tą, ten audyt, no i zaszły, zaczęły wychodzić bardzo poważne nadużycia. Bardzo poważne nadużycia, tak? No wymieniamy... Między innymi dotyczące tegoż pana Dariusza. Tak? I co się dzieje nagle? Nagle się dzieje to, że szef związków zawodowych ówczesnej Solidarności z jakiegoś względu, który popierał między innymi pana Dariusza. Zaczął pielgrzymować do pana Błaszczaka, czy tam do pana Skiby, który był wtedy presem PGZ-u, związany go z panem Błaszczakiem, i zaczęta, zaczęła być presja, żeby ten audyt wstrzymać. Po prostu. Ale zadajcie sobie pytanie, dlaczego ludzie z MESKA, z związków zawodowych, chcieli koniecznie wstrzymać audyt? No i zaczęli chodzić, chodzić, chodzić i udało im się. Dokona, dokonana została zmiana, czyli wyrzucono tego prezesa, który zlecił ten audyt, a nowy, dziwnym trafem PO prezesa, został pan Dariusz. Szlewka? Tak jest, który, o którym zaraz powiemy, jaką ma przeszłość. Wstrzymał ten audyt. Czyli, z, wiecie państwo, a w tym audycie akurat no, były bardzo niekorzystne informacje na jego temat. No Opisane ten... zresztą, możecie sobie państwo to odnaleźć, tak? E, I później były interpelacje w tej sprawie. Co więcej, e, mogę dodać, co więcej, e, oczywiście ja nie dostałem pieniędzy za ten audyt, ale poszedłem do sądu i sąd potwierdził moją wersję. Sąd potwierdził, że to, że ja, e, to, że mi nie zapłacono, nie wynika z, z jakichś braków w tym raporcie i jest to dokładnie, cytuję, expressis verbis napisane. Że to wynika z tego, że zarząd Meska ukrywa nadużycia w tej spółce. No Nawet sąd jest obecny. Tak, ale rozumiem, że sąd tak powiedział. Sąd stwierdzi. tak powiedział. Mówiąc Dokładnie. Prawie. Sąd stwierdził, że zarząd Meska ukrywa nadużycia w spółce, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa. Kluczowa. Tak, i, I ci to... ludzie dalej tam są w zarządzie. Będziemy... No właśnie, zaraz będziemy mówić o tych ludziach, bo nasi widzowie mogą się trochę złapać za głowę, a na pewno nie rozumieć jednej rzeczy. Czyli tak, jest raport. Audyt wychodzi, tak. ktoś, kto jest jednak chyba wierzący w uczciwość PiSu, nadaje raport z mediom. Tak. Media opisują. No i jest taka smutna sytuacja dla Dariusza Szlawki, że on jednak odchodzi, już nie jest, jest prezesa, prezesa tak. ktoś inny jest prezesem. I co? I on nagle się znajduje po latach jako ten, który jest kluczową osobą od uzbrojenia. Jak to wytłumaczyć? Znaczy. Zaraz dojdziemy, jak to można wytłumaczyć, bo czekam, e, panie redaktorze, aż pan wy, wyjdzie poza tą kotarę i jakby powie, dlaczego tak się stało. No to powiedzmy, bo mamy jedną sytuację, zobaczmy na schemat, bo rozmawiamy o schematach, nie chodzi tak. o konkretne osoby, tylko niestety one o się w, no tej, w tych rzeczach powtarzają. Mieliśmy nie trochę, mieliśmy Andrzeja I, stwierdzone nieprawidłowości, potwierdzone autorytetem ministra Kownackiego. Nic się z nim ostatecznie nie dzieje, nie wiemy o jakichś czynnościach śledczych, by, które by pozwoliły postawić go przed e, chociażby no, nie, pod AB, zarzutami. ABW prowadziło postępowanie. Ale postępowanie, nie, nie mamy żadnej informacji o żadnych y, konkluzjach, a potem trzy lata później mamy y, to, co mamy, jeśli chodzi o respiratory, afera respiratorowa i znowu ten sam schemat, niedostarczone, y, właściwe, y, zakontraktowane produkty, Tutaj zbrojeniowe, tutaj medyczne, a pieniądze zostają gdzieś. I pan się generalnie ulatnia, ale później. Tutaj jest Andrzej yy, Izdebski, a tutaj jest pan Dariusz Szlawka, tak. który najpierw no, odpowiada, przynajmniej odpowiada za nieprawidłowości, a dzisiaj, to były 2018 rok, a dzisiaj już jeszcze za tej władzy, powiedzmy tak, tak. mimo tego, że 100 dni yy, minęło, yy, no pff, dalej działa i to działa robiąc yy, problemy no, tej obecnej ekipie, bo ona znajduje się pod pręgierzem za to, że nieskutecznie zawalczyła europejskie pieniądze. Trochę podobny schemat, a żeby było jeszcze dziwniej, Wystarczy sięgnąć do lokalnych, do lokalnych doniesień medialnych dotyczących takiej afery w Kraśniku. Kraśnik to jest chyba jakieś bardzo bliskie miasto panu Dariuszowi. On tam swego czasu w, jednym z, w jednej ze spółek pełnił istotne funkcje. Później była korupcyjna afera z burmistrzem Kraśnika. To wszystko są już dawne dzieje, ale dość istotne, bo on tam zeznaje w sądzie i on w zasadzie przyznaje wprost, że. Były no, korupcyjne y, działania. Y, Nie, wokół... on tam wprost przyznaje, żeby Państwo mieli jasność, hmm. przyznaje się do tego, że przez lata dawał łapówki burmistrzowi Kraśnika. Innymi słowy, on przyszedł na policję, zeznał, że dawał, czy do prokuratury, że dawał łapówki wiele, przez wiele lat y, burmistrzowi Kraśnika, żeby ten umiejscowił go y, w zarządzie spółki komunalnej. Ponieważ przepisy w Polsce są takie, że ten, który przyjdzie pierwszy i zezna, że dawał łapówki, yy, jest eksklupowany jakby, czyli on nie ponosi win, nie ponosi winy jest, ale nie ponosi kary. Z tego względu, żeby rozbić dającego zbiorącym tą, tą yy, zmowę, to on nie zostaje skazany, ale zostaje skazany burmistrz. Ale fakt jest faktem, człowiek przyznaje się, że przez lata dawał łapówki. I ta osoba, taka osoba. Ma zostać i była PO prezesa e, najważniejszej spółki zbrojniowej w Polsce. E, no, nie został prezesem z uwagi, że, że ta jakby ta cała sprawa raportu gdzieś e, wynikła e, i były interpelacje i tak dalej. Ale dalej. Nic się nie stało de facto, bo on został i jest na stanowisku kluczowym w MESK-u, czyli dyrektora dywizji amunicji wielkokalibrowej. Czyli wyobrażacie sobie państwo taką sytuację. Czy w Polsce w tak ważnych pozycjach dla nas, na tak ważnych pozycjach w Polsce służby nie weryfikują kluczowych postaci naszego przemysłu zbrojeniowego? No to jest niezwykłe i trudne Czy ludzie, zrobić. którzy dają łapówki, przyznają się do tego? Mają być prezesami kluczowych spółek zbrojeniowych w tym kraju? I tutaj wracamy do tego mojego pytania, czy to nie jest przypadkiem tak, że takie osoby, które mają pewne problemy z prawem i można by ewentualnie szukać nawet w śledztwach podstaw do tego, żeby stawiać im zarzuty przynajmniej te niedopełnienia obowiązków, czy też działania na szkodę spółek, no to dalej funkcjonują i funkcjonują za tej władzy. Ja przypomnę, że obecnym szefem MONU jest Władysław Kosiniak. Kamysz, wicepremier i tam też jego prawą ręką w ministerstwie jest bardzo kompetentny przez lata poseł Paweł Nebeida. No i to jest trudne do zrozumienia, w jaki sposób te sprawy dalej się toczą. To też wynika z takiej no, coraz bardziej problematycznej sytuacji braku wymiany kadr w spółkach. I też ja nie słyszę o żadnych audytach. Znaczy ja, 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 ja bym miał, mam taki apel, bo to jakby już nie o mnie chodzi, tak? Bo to mówię, można sobie zlecić komu innemu, jest wielka czwórka, proszę bardzo. Ale proszę Państwa, kluczową sprawą, kluczową sprawą jest wymiana zarządu w tych spółkach. I przeprowadzenie zewnętrznych audytów, pod, powtarzam, zewnętrznych, bo nie ma sensu, to widzę, też słyszałem, że jakaś tam kontrola wewnętrzna, naprawdę proszę Państwa, nie ma sensu robić kontroli wewnętrznej rękami e, audytu czy kontroli wewnętrznej, która była za tych czasów, gdzie dochodziło do tych nieprawidłowości. Dlaczego? Bo tam jest sieć powiązań, różne osoby były w różne rzeczy zamieszane i nie ma żadnej gwarancji, że te osoby z kontroli też nie są w coś zamieszane i będą też kryły te sprawy. Więc. Wszędzie na świecie, żeby sprawa była obiektywnie zbadana, robi to zewnętrzna firma audytorska. No jakoś nikt nie bada wewnętrznie sprawozdań finansowych, tylko robi to biegły zewnętrzne. tak samo jest z audytem dochodzeniowym, czy audytem wewnętrznym. Żeby to wiarygodnie zbadać, trzeba, no trzeba wybrać firmy, po prostu rozpisać przetargi, konkursy i powybierać profesjonalne firmy, które zrobią w tych spółkach profesjonalne audyty otwarcia, co myślę pod nazwą profesjonalne. Nie audyty robione przez biegłych ewidentów, którzy mają tylko sprawdzić, czy faktura została zaksięgowana, tylko. Nie chodzi o to, żeby papiery się zgadzały, się zgadzały. one się zgadzają. Się chodzi o to, żeby zobaczyć ile pieniędzy wyciekło, ale żeby zobaczyć gdzie one wyciekły, jakie są powiązania, kto z kim i e, gdzie potem te pieniądze trafiły. Trzeba przeprowadzić po prostu śledztwa Dochodzeniowe, to jest się nazywa audyt śledczy. To jest odrębna dziedzina, gdzie trzeba mieć i specjalistów od IT, którzy będą weryfikowali dane w systemach IT, szukali danych w systemach IT, w komputerach. Trzeba mieć specjalistów oczywiście od księgowości bardzo dobrych. Trzeba mieć specjalistów znających branżę, specjalistów, którzy znają układy po prostu w danych branżach. To jest szereg rzeczy, bez których się tego nie da zrobić, którzy znają te powiązania i tak dalej, i tak dalej. I to w każdej spółce musi być wykonane. I ja nie mówię, że to musi być wykonane... Ee... No tak, tymi, tymi czy innymi rękoma. Ale jeszcze chcę dodać tylko jedną rzecz. Tu chodzi, proszę państwa, o wasze bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo zarządów. Bo tylko jedno, jeden przykład dam. Mieliśmy taką sprawę kiedyś, że zgłosił się do nas członek zarządu, też spółki zbrojeniowej, no i no, powiedział, że nie, on jest nowy, no chciałby, nie zna tej spółki, chciałby zrobić taki audyt otwarcia, ale, ale zrobił to po roku, tak? Po roku. Po roku swojego pełnienia, pełnienia funkcji. funkcji. Mhm. No i my tam weszliśmy i okazało się, że mimo, że on tam zmienił różne osoby, to pewne osoby zostały na pewnych stanowiskach, które już wcześniej były umoczone w różne nadużycia. I oni te rzeczy robili dalej. Co więcej... To, co oni robili, czyli puszczali pewne zamówienia przez, przez spółki fasadowe, na koniec te umowy były podkładane jemu i on te umowy podpisywał. On podpisywał umowy, które później były wykorzystywane do wyprowadzania pieniędzy z tej, z tej spółki. I tylko i wyłącznie dlatego się uchował: tylko i wyłącznie dlatego nie miał zarzutów, tylko i wyłącznie nie ma odszkodowania, nie musi płacić, że zlecił w, w pewnym momencie, już trochę za późno, ale jednak ten audyt otwarcia. I może powiedzieć, że on to wykrył, dzięki niemu się to udało wykryć, ale gdyby tego nie zrobił, sprawa by wynikła, bo ktoś by gdzieś zeznał, wiecie jak to pa, e, państwo jest, ktoś by został złapany gdzie indziej, zeznałby, że oni też tu to robią, żeby dostać, nie wiem, na przykład e, małego świadka koronnego, to wtedy on by normalnie odpowiedział. Myślicie państwo, że prokuratura będzie wnikała, czy ja wiedziałem, czy ja nie wiedziałem? Nie, podpisywaliście pod lewymi umowami, znaczy może musiałeś wiedzieć, może ty uczestniczyłeś w tym wszystkim, tak? Proszę Państwa, ten program ma Państwu naocznić, że to nie jest tak, że łatwo można dzisiaj mówić o odpowiedzialności jednej czy drugiej ekipy na przestrzeni tych lat, ale mamy taki, a nie inny czas. Słyszy się o tym, że coraz częściej, mimo że media mają obowiązek informować, to też staramy się nie straszyć, ale naprawdę wystarczy, że Państwo przeanalizujecie wypowiedzi najważniejszych głów państw Unii Europejskiej, chociażby, ale nie tylko, które mówią o okresie najbliższych lat, że to jest. Kluczowe, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, silwis pacem parabelum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Czy e, istnieje możliwość na podstawie e, e, takich audytów śledczych, które wykonywałeś, które znasz też w innych firmach, żeby wyłapać te Y, y, złe elementy, niepasujące, y, korupcyjne, niekompetentne y, i spowodować no, zmiany, które przynajmniej będą gwarantowały wdrożenie mechanizmów naprawczych albo takich które uniemożliwią odrodzenie się tego nowotworu, ponieważ z tego, co ty mówisz, na podstawie dwóch tych spółek, o których tak. mówimy, widać, że mamy raka na tej zbrojeniówce, którego żaden chirurg jeszcze nie wycina. Czy taki audyt, co taki audyt może przynieść? Bo jeśli politycy nam mówią a ci winni, inni winni, to my mówimy o rozwiązaniu tej sytuacji i bardzo konkretnej... Ja powiem bardzo konkretnie. Oczywiście, żeby nie było przekonania, że to tylko nitroka i mesko, tak. bo te same rzeczy działają się w innych spółkach, tak. żebyśmy mieli świadomość. Ale podam przykład. To też zostało ujawnione, bo to, tak jak mówię, jeżeli chodzi o MESKO, ten cały, były interpelacje, cały audyt jakby został ujawniony. I ja tam wyraźnie napisałem, co trzeba zrobić i między innymi jednym z wniosków było, bardzo kluczowy wniosków, to było na czerwono zaznaczone wręcz, że system produkcji w mesk stanowi zagrożenie zarówno dla Istotne zagrożenie, zarówno dla jakości tych produktów, zarówno dla żołnierzy, jak i dla pracowników spółki. I co się, nic nie zrobiono, oczywiście zaatakowano mnie. I co się potem wydarzyło? I tego proszę państwa nie mogę sobie sam do dzisiaj wybaczyć, dlatego o tym rozmawiamy, bo zginęły dwie kobiety w Mesku. Jednej wypaliło oczy, umarła w strasznych cierpieniach. I prokuratura, no cóż, nie słyszymy na razie. Wiemy, że było śledztwo, ale nie jesteśmy pewni, czy te, no, te sytuacje, które zawiodły, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zostały rozwiązane. Ja też przypomnę wszystkim Państwu, że no, sprawami MESKA zajmował się między innymi jeden z najrzetelniejszych polityków, czyli Krzysztof Brejza, senator, poseł i też były szef kampanii Koalicji Obywatelskiej, obecnie eurodeputowany. Więc... A i... Audyt polega na tym, że my wskazujemy, trzeba zmienić to i to, to zagraża bezpieczeństwu, trzeba wprowadzić pewne zasady kontrolne, rozwiązać to w taki i taki sposób. I teraz, albo się to robi, albo się tego nie robi. Te informacje, to zresztą możecie sobie Państwo znaleźć w mediach. Były przekazane e, ministrowi Błaszczakowi w ówczesnym czasie i panu Chwałkowi, który potem był prezesem, prezesem PGZ-u. No i śmiem twierdzić, że nie zrobiono nic w tym kierunku. A potem są takie konsekwencje. Konsekwencje są albo straszne, e, gdzie po prostu ludzie giną, albo konsekwencje są też straszne, ale może mniej straszne, że nie dostajemy pieniędzy. Tak. No, znaczy tracimy pieniądze, które moglibyśmy pozyskać i jest wielkie larum po stronie opozycji i zarzuty właśnie chęci no, sprzedaży yy, yy, naszych pereł zbrojeniowych. No, pere, pereł to jest trochę dużo powiedziane. Żeby było jeszcze jasne, nie dość, że mamy takie osoby, Andrzej Zdewski. Pan Paweł Szlawka, może wybitny ekspert, ale jednak Danie. rękojmi... Dariusz, przepraszam, Dariusz Szlawka, e, mo, rękojmi uczciwości to on jednak, mo, m, mogę jednak zaryzykować pytanie, czy Państwa zdaniem e, taka osoba m, może być uznawana za rzetelną i uczciwą, szczególnie w przededniu ewentualnej wojny. E, natomiast prezeska, e, żeby było e, jasne, prezeska firmy Mesko, ta, e, która no, na której barkach spoczywa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobre e, funkcjonowanie firmy przede wszystkim skuteczny, bo amunicja jest nam niezbędna jako klucowa, światu za klucowa. zachodniego, tak, żeby, tak jak mówi generał Waldemar e, Skrzypczak, żeby Polacy i nie strzelali powietrzem, tak jak to się teraz dzieje na Ukrainie. To jest cytat z generała barwny, więc zapamiętałem. Pani Elżbieta Śreniawska, która do dzisiaj jest jeszcze prezeską, mimo tego, że już przez ponad tydzień rozmawiamy nawet o tym blamażu dotyczącym Asapu i braku pieniędzy, które mogły być nam należne. No cóż, no, czytamy w internecie, że no cóż, od. Przez ostatnie 14 lat, zanim poszła do Męska, pracowała w MPK w Kielcach. I cóż, jeszcze w, od marca 2009 roku była na stanowisku prezesa zarządu, dyrektora naczelnego, a później dopiero przyszła na prezesa zarządu. Ja jeszcze pamiętam takie dwie osoby, jeden Boże, aktor... Ja, ja, ja tak. dodam. No, to jest pani, która była księgową, później z uwagi na polityczne powiązania, bo to jest osoba radna związana z pisem. Znaczy nie wilek robi. Tak. Do sejmiku wojewódzkiego teraz wybory tak, są Ona była w tym MPK-u, i tam jakieś kładanki były po prostu, trzeba było poprzestawiać ludzi, to ją przestawiono na odcinek po prostu tego meska. I to jest osoba, która otwarcie powiedziała sama, bo się ją pytano, no ale, ale przecież pani nie ma żadnego doświadczenia w zbrojniówce. Ona powiedziała, no tak, nie mam doświadczenia, ale ja nie muszę się znać na produkcji rakiet, ja się muszę znać na zarządzaniu. No, kiedyś, pamiętacie państwo, był taki film, gdzie e, pani, e, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz chyba to, bo to ja, ja lubię barek. Tak, tak to, bo to jest klasyka, która... To Niestety jest nasz, pasuje to, do To jest nasz wieś narodowy. On pokazał rzeczy, które są do dzisiaj i zawsze tak było. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem, tak? I pani z zawodu jest małżonka, a jednak, no właśnie, ci, którzy narzekają pani na... Pani jest z zawodu za zarządzającą, więc wiecie państwo, jak państwo sobie zobaczycie, kto jest w zarządzie firmy Lockheed Martin, jakie tam są postaci, jakie doświadczenie mają w zbrojeniówce, ogromne, najlepsi z najlepszych po prostu. A u nas prezesem zostaje pani, która mówi, że ona się nie zna na zbrojeniówce, to... To jak, to wiecie państwo, to, to znaczy, ja nie jest, ja się w ogóle, żeby jasność, ja się w ogóle polityką nie zajmuję, ani, zza, ktoś mi, może mnie pisać wynająć, też będę szukał nadużyć, pod warunkiem oczywiście, że te narzucie tam są, tak, ja nigdy nie... Niczego... PiS już z ciebie wynajął i Dokładnie. się skończyło, jak się skończyło, tak. ale każdy ale nie, jakby... Każdy, każdy może... bo To chodzi... jest działanie propaństwowe, powiedzmy, niepartyjne, może. Tak? Każdy może i moim celem jest znalezienie nadużycia i jego udowodnienie, czy uprawdopodobnienie, no ale... Na Boga, no nie może tak być, yy, że wszystko jest polityczne, w tym sensie, że kluczowe yy, miejsca w spółkach zbrojeniowych, które są istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, twojego, mojego, moich dzieci, są w rękach ludzi totalnie niekompetentnych. I także umoczonych, jak I umoczonych, i tak, którzy mają powiązania i tylko i wyłącznie są na, tam na zasadzie powiązań partyjnych. Innymi słowy, partia jest ważniejsza dla nas. Niż dobro państwa i społeczeństwa. No, tak nie może być. Zostawiamy ten temat i wskazujemy, że po pierwsze były wypowiedzi pana wiceministra Kulaska, Marcin Kulasek z lewicy, który odpowiadał na zarzuty między innymi Błaszczaka. Były też wypowiedzi ze strony Monu Pawła Bejdy. Nie możemy się, jakby, drodzy państwo, niestety, zatrzymać na tym, że tamci źle robili, bo. Czas jest taki, że od kr zróbmy kreskę, jeśli chodzi o winy, a zacznijmy, oczywiście trzeba je rozliczyć, ale zacznijmy wprowadzać takie rozwiązania, które byłyby naprawcze, a bez Czyli takich. Jak najszybciej trzeba zmienić te zarządy, bo tam są ludzie, którzy dalej szkodzą. Po prostu to trzeba sobie zrozumieć. Tam są ludzie, którzy dalej szkodzą. Jak najszybciej trzeba te zarządy powymieniać, porobić audyty, wykryć te osoby, które tam robiły te nadużycia, spróbować ściągnąć te pieniądze, które zostały wyprowadzone w ten czy w inny sposób i wprowadzić działania naprawcze, żeby się te rzeczy później nie powtarzały. Jeżeli to będzie dłużej trwało, to będą dalej tego rodzaju problemy, tak? Dokładnie. Jeszcze tylko na koniec przypomnę, że firma Nitrochem ma jeszcze jeden problem niezałatwiony. Mówiliśmy o tym i robiliśmy materiały z Mariuszem Gierszewskim o tym, jak została przeprowadzona operacja na czerwonej wodzie, czyli rozrzucenie po całej Polsce z pomocą ludzi, też no, takich, którzy absolutnie nie powinni robić żadnych interesów ze zbrojeniówką, choćby ze względów kontrwywiadowczych. Rozsiane po Polsce małzery z czerwoną wodą, która Zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. A do dzisiaj niezałatwiony problem. Nie wiem, czy pamiętasz, kto między innymi zasłynął, yy, znaczy jakim wykształceniem mógł się pochwalić jeden z liderów, pan akwarysta i yy, yy, też władze spółki mogą się pochwalić między innymi dyplomami z kolegium Humanum, o czym też yy, będziemy rozmawiać, bo wiele takich dyplomów w branży zbrojeniowej i obronności jest, ale to na o, osobny, yy, osobny temat. Yy, czy możemy. Twoim zdaniem, liczyć na to, że jeśli takie audyty zostaną zlecone, to na przykład w, w ciągu kilku miesięcy mielibyśmy taką możliwość diagnozy. Skupmy się teraz. Jakbyś mógł nam podać jakiś konkretny przykład z Twojego doświadczenia, co można wyeliminować, żeby procesy w spółkach no, przebiegały przede wszystkim sprawniej i żeby uniknąć tego typu działalności wśród tych komórek krakowych, które bardziej koncentrują się na własnych interesach, własnych apanażach, własnych wprowadzonych przez siebie kontrahentach. Ile czasu od momentu wdrożenia audytu y, może y, zająć y, no, dotarcie do jakichś konkluzji i zlokalizowanie tych osób, które są winne? Mówimy o zarządach jako odpowiedzialnych, ale też przecież tam chodzi o osoby ze średniego... Szczebla. Mówimy o tym, bo 100 dni ja nie widzę żadnego audytu, nie widzę żadnych diagnoz, nie widzę żadnych wymian i słyszę jeszcze o tym, że PSL świetnie sobie radzi z pisem, co rodzi takie pytania, czy przypadkiem ci nominaci błaszczaka nie są jakoś tak, no przynajmniej mm, jeśli nie, hołubieni, no to zostawmy ich w spokoju, a może polityka będzie taka, że trzeba będzie kiedyś przypomnieć, a przecież my nie zarżnęliśmy waszych ludzi. Znaczy, po pierwsze, ja bym wrócił do naszego poprzedniego programu o kongresie 590, tak? gdzie wypływały pieniądze ze spółek yy, na ten kongres. Wszystkich spółek, tutaj też nie We mówimy wszystkich o zbrojeniówce, tak, mówimy tak. no i nie tylko o spółkach, ale też o instytucjach, instytucjach KPRM, NBPie, Narodowy Bank no, Polski, nie wiadomo dlaczego, te tak. pieniądze ciągle... Yy, z rezerwy celowej yy, KPRM. KPRM-u przelewane były pieniądze, chociaż spółka zarabiała pieniądze. Z KPRM-u poszło 10 milionów. Pytanie na co? Skoro spółka y, Kongres 590 uzyskiwała ogromne zyski, po co stowarzyszenie na organizację tego kongresu dostała dodatkowo 10 milionów? Co się z tymi pieniędzmi stało? Ale wracając do tematu. Chodzi o to, żeby przeprowadzić właśnie taki audyt dochodzeniowy, gdzie zobaczymy, gdzie te pieniądze przelewane były i w jaki sposób, bo to, wiecie państwo, jak się, tak jak wracam do tego samego, co mieliśmy o biegłym. Biegły stwierdzić, że tylko tyle zostało wydane, e, taka była umowa i koniec. A my jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie były powiązania, gdzie te pieniądze poszły, gdzie potem trafiły i jaki był faktyczny cel e, tych działań, a nie formalny, tak? Bo wiadomo, że każdy wypływ pieniędzy jest jest próba utworzenia jakiegoś fikcyjnej narracji, tak, że zapłaciliśmy za sponsorik, bo to, bo tamto. A potem jak robimy dalej śledztwo, to wiemy, że to nie był sponsorik, że oni byli zmuszani do tych wpłat, bo potem e, się okazuje, że te pieniądze w tym kongresie były gigantyczne jeszcze e, stowarzyszenia dostawało pieniądze i były potem wyprowadzane, bo na to są mamy dowody, do ludzi związanych. No powiedzmy sobie jeszcze ze spisem, tak? No i takie coś trzeba przeprowadzić. E, wykazać te straty. Po pierwsze, a po to, żeby je odzyskać, tak? Firmy państwowe straciły setki milionów złotych. Ktoś dzisiaj jest odpowiedzialny na to, żeby to wykryć i żeby podjąć próbę odzyskania dla nas tych pieniędzy, tak? To jest podstawowa rzecz. I dopiero drugim etapem, po zbadaniu, zweryfikowaniu tego, tej całej rzeczywistości, ustaleniu faktów, wystąpieniu o zabezpieczenia majątków tych ludzi i roszczeń związanych z wyprowadzonymi pieniędzmi, możemy przeanalizować procedury i wprowadzić, po analizie tych procedur i ryzyk nadużyć związanych z tymi procedurami, możemy wprowadzić postępowania naprawcze, wprowadzić nowe procedury, zmienić system kontroli w takim zakresie, żeby pewne rzeczy nie były w taki sposób oczywiście łatwy. To, tu nie chodzi oczywiście, proszę Państwa, o to, żeby stworzyć miliardy procedur i uniemożliwić działanie. Tu chodzi o to, żeby przeanalizować te ryzyka, wybrać te największe, które kreują największe ryzyka pod względem prawdopodobieństwa i strat i tak zorganizować działalność spółki i pod względem organizacyjnym, i pod względem proceduralnym, żeby no, w jak największym stopniu to uniemożliwić. Na przykład jest tu zasada tam trzech oczu, żeby jednej transakcji nie robiła tylko jedna osoba, tylko inne osoby patrz. Jest szereg ogólnie uznanych i tych ci, którzy się tym zajmują, wiedzą o tym, tak? Jest szereg uznanych sposobów ograniczenia, zabezpieczeń, zabezpieczeń tak. ograniczenia ryzyk, tak? Oczywiście no się... jest kwestia zatrudniania, to jest kolejna rzecz istotna, tak? No umówmy się, te osoby były zatrudniane tam nie na zasadzie kompetencji. E, tylko na zasadzie po prostu znajomości pewnych osób i jest to o tym powszechnie wiadomo. Były stawiane osoby, które były od tego, ale przykład w tak? Ten był od tego, a tamten był od tamtego. I siedziały takie osoby, które nie mają o niczym żadnego pojęcia. Akurat, naprawdę, zbrojniówka to jest rzecz, od której ręce polityków powinny być z daleka. W tym sensie, żeby nie było to miejsce e, zarabiania kasy łatwej, wyciągania kasy, tylko żeby rzeczywiście ten przemysł zbrojniowy mógł się Profesjonalnie rozwinąć, żeby dać nam wszystkim bezpieczeństwo, tak? Po prostu. Naszym Drodzy, dzieciom. Naszym dzieciom, naszym bliskim, wszyscy mieszkamy w kraju flankowym. NATO to jest bardzo ważne i będziemy niestety przypominać, jak mantrę, nawet jeżeli by to było wołanie po puszczy, że akurat dziedzina polityki zagranicznej i dziedzina polityki obronnej które wpływają na bezpieczeństwo Polski powinna być y, obiektem konsensusu i oczekujemy nie tylko działań rozliczeniowych i y, strzelania do y, drugiej strony politycznej, niezależnie która będzie rządzić, tylko oczekujemy konsensusu. Tak właśnie kiedyś było, dzięki czemu byliśmy między innymi, udało nam się zostać członkiem NATO, wejść do Unii Europejskiej. Przypomnę, że y, robiła to najpierw prawica NATO, a potem lewica Unii Europejską, natomiast sekundowała wszystkie prawie siły polityczne. Ja on tylko jeszcze jeden Znaczy, to jest tak, to mamy niestety taką historię, jaką mamy, tak? Pamiętamy, co było przed 1939 rokiem, jak minister Beck sadził się, nie oddamy ani tam, ani guzika, yy, jesteśmy najlepsi. No a potem niestety dwa tygodnie Niemcy byli pod Warszawą, więc yy, tu nie chodzi o to, żeby się nadymać po prostu, tylko robić po prostu robotę. To jest takie angielskie powiedzenie, get things done. Trzeba po prostu te rzeczy zrobić. Get things done. Niech to będzie hasło nasze, drodzy Państwo, na ten najbliższy czas. Niedługo święta. Mam nadzieję, że politycy sobie pewne rzeczy przemyślą, bo jest koniec 100 dni i mimo, że to nie jest jeszcze czas na frontalną krytykę i mówienie o tym, że wcześniej było źle i teraz jest tak samo źle, to pamiętajcie, że rolą wolnych mediów, ekspertów i wszystkich, którzy są, nie mówiąc pompatycznie, Patriotami. No. To jest nasz wspólny interes i wspólny cel. Znaczy, premier ostatnio powiedział, że, że premier Tusk, że przyspieszamy. No to bierzemy to za dobrą monetę, tak? że to przyspieszenie nastąpi. No i rzeczywiście dojdzie do zmian w tych wszystkich spółkach do szczegółowych audytów, pociągnięcia tych ludzi, którzy wyprowadzali te pieniądze, żyli sobie na bardzo wysokim poziomie podczas, gdy w pandemii klepali biedę. Słuchajcie Państwo, to jest kwestia niesprawiedliwości po prostu, tak? Jeżeli ta niesprawiedliwość w Polsce zostanie, to ludzie się przestaną interesować demokracją no po prostu bo nie będą czuli, że to działa. Dokładnie. Drodzy państwo, ten program to akt oskarżenia i też diagnoza wskazująca na to, że przynajmniej jeśli chodzi o branżę zbrojeniową mamy ewidentnego raka i teraz pytanie i oczekiwanie i żądanie wręcz żeby tą sprawą się zająć wreszcie skutecznie, bo czas leci, zegar tyka. Pamiętajcie o tym wszystkim, bo to fundamentalna kwestia. Wojciech Dudziński, Fraud Control Audytor Dziękuję Śledczy, bardzo. Radosław Gruca, Radio ZPL. To byli podejrzani politycy Ekstra. Wracamy już niedługo. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.